Cześć, z tej strony Kuszy, witam was w wielkim, finałowym odcinku naszej miniserii z Monster Park, w którym to w końcu zdobędziemy, mam nadzieję, legendarnego Pokemona Entei'a, jednego z moich osobistych ulubionych Pokemonów ze wszystkich generacji. Ale najpierw, zanim to zrobimy, to sobie jeszcze przejdziemy tutaj salę gimnastyczną. No bo jak już tu doszedłem, kurczę, do tej sali gimnastycznej Brocka, to już ją sobie przejdziemy. Bo oczywiście w międzyczasie, poza odcinkami, przeszedłem już sobie te drogi, które trzeba przejść, żeby móc złapać Entei'a, także jestem już praktycznie gotowy. Tej odznaki nie trzeba zdobywać, żeby móc złapać Entei'a, ale ja ją sobie zdobędę. Swoją drogą, jeśli lubicie tę serię, jeśli chcecie, żebym robił na przykład więcej takich serii z gier na telefon, albo nawet żebym robił więcej odcinków Monster Parku, to zostawcie koniecznie łapkę w górę, bo to jest dla mnie informacja, czy podobają wam się takie filmiki. Okej, w międzyczasie rozwaliłem sobie trochę tych trenerów z czarnymi pasami. No, mają dosyć silne te Pokémony, powiem wam, Onixy jakieś, kurcze. Nawet jeden miał Golema, ale to nie dla nich tutaj jesteśmy, tylko dla Brocka. Także wam tutaj przewinę te walki. Jeszcze sobie w sumie zleveluję moje Pokémony przed tą walką z Brockiem. Nauczyłem się Aurora Beam, to jest bardzo spoko atak. Zabrakło cukierków dla Snorlaxa, będzie miał tylko 23 poziom, no trudno. 6000 poweru i ostatni czarny pas do pokonania. Skończyły mi się w ogóle ataki na moim Ivysaurze, dlatego teraz walę Leech Seedem na przemian z Poison Powderem. Bo Razor Leaf po prostu skończyły mi się już użycia tego ataku. Mógłbym pójść do centrum Pokémon, ale trochę mi się nie chce. Także spróbujemy sobie pokonać te Pokémony taką troszkę dziwną taktyką. Zmienimy sobie Pokémona na Laprasa, bo ten koleś, nie wbiliśmy 3 gwiazdek podczas walki z nim. No właśnie, bo te gwiazdki też są ważne, czyli trzeba tak naprawdę pokonać wszystkich przeciwników jednym ciosem, bo inaczej no nie dostanie się tych 3 gwiazdek, no i czasem są na przykład questy, żeby wbić wszystkie gwiazdki na wszystkich trenerach. Dobra, mamy 3 gwiazdeczki. To co, idziemy walczyć z Brockiem. Już jestem gotowy. No proszę, jaki Brock posiada Gravelera. No z tym Laprasem, no nie będzie tu problemu na pewno z kamiennymi Pokemonami. Kamienne Pokemony są takie Pokemony, no z którymi nie ma po prostu problemu, zwłaszcza te z pierwszej generacji. I Rhyhorn jednym ciosem, no bo oczywiście atak wodny, no to jak inaczej miałoby być, nie? Questik wykonany i zdobyliśmy odznakę głazu. Teraz jeszcze szybka walka z naszym rywalem Garym i zobaczymy, jak to wyjdzie. No muszę przyznać, że Gar ma naprawdę fajne Pokémony, to już Alakazama tak szybko wbił, naprawdę nieźle. I Rhydon, no z Rhydonem oczywiście nie będzie problemu dzięki wodnemu atakowi. No dobra, to te wszystkie questiki, które chciałem wykonać, wykonane. Otwieramy sobie dzisiejsze kapsuły jeszcze. No dobra, w takim razie idziemy łapać legendarnego Pokémona Entei'a, jednego z 3 legendarnych psów z rejonu Johto, czyli oczywiście Raikou, Suicune i Entei. I z tych 3 Entei jest moim ulubionym z całą pewnością. Chociaż szczerze mówiąc też bardzo, bardzo lubię Suicuna. Dobra, wyleczyłem sobie Pokémonki, to było dosyć ważne, ponieważ chciałem wyleczyć mojego Ivysaura przede wszystkim. Zbieramy jeszcze kościki, dobra, to też sobie odbierzemy. I dlaczego to było takie bardzo ważne, żeby wyleczyć Ivysaura? Bo on będzie dosyć kluczowy podczas szukania Entei'a i podczas łapania Entei'a, bo Ivysaurem będę chciał tak uśpić Entei'a przede wszystkim i obniżyć mu też punkty życia. Także w sumie inaczej, najpierw damy Scizora, bo Scizor będzie atakował False Swipe'em, który zostawia ten punkt życia. I wtedy potem Ivysaurem uśpię tego Pokemona. No, myślę, że to będzie najlepsza taktyka, bo spróbujemy go oczywiście złapać bez użycia Master Balla, a jak się nie uda, no to wtedy dopiero rzucimy Master Balla. No dobra, jesteśmy już generalnie na ścieżce numer 6, czyli tej ścieżce, gdzie można złapać Entei'a, a my spróbujemy go sobie złapać przy pomocy Incensa. Mam nadzieję, że to zadziała. Na początku użyjemy te takie zwykłe Incensy. I co? Są tu tylko Miał i Bellsprout. To nie bardzo, nie bardzo. To co? Szukamy kolejnych Pokemonów. Azumarill. Też, kurczę, to nie są te Pokemony, których ja szukam. Także nie wiem, czy tym zwykłym incensem sobie znajdziemy tego Entei'a. Może będę musiał pójść w jakąś wyższą trawę, albo w ogóle inną trawę niż teraz jestem. Tutaj dziki Pokemon, oczywiście Miałów, ale Miałów nas nie interesuje, tylko Entei. Entei, kurczę, legendarny Pokemon, to jest to, co ja chcę złapać, a nie jakiś tam Miałów. Tak naprawdę nie wiemy, w której trawie jest ten Entei, także sprawdzę sobie też inne trawki, na przykład tutaj. I odpalimy tutaj też incensa, może tego lepszego incensa, co? Odpalę tego lepszego incensa, zobaczymy, czy będzie Entei. No nie ma, kurczę, Entei'a. Cały czas nie chce się trafić z tych incensów. Rozejrzymy się jeszcze tutaj, w tej trawce. No generalnie nie jest aż tak łatwo spotkać tego Entei'a, raczej jest to dosyć rzadkie takie, rzadka sytuacja, że się spotyka tego Pokemona. Też go nie było. Zawsze jest szansa, że jest na przykład jeszcze gdzieś indziej. Wszystkie trawki na drodze numer 6 muszę sprawdzić, no bo to jest tak, że on w którejś z nich jest, tylko nie wiem w której, nie? Kolejne nieudane poszukiwanie. Tu jest jeszcze na dole jakaś trawka i tam po lewej. No wszystkie trzeba sprawdzić, okej. Okay. Dobra, będziemy rozwalać te dzikie Pokemony, w razie gdyby to miało jakiś efekt, jakiś wpływ na to wszystko. Tak naprawdę nie wiem, może ma, może nie ma. Kurczę, tutaj też się nic nie trafiło, a tutaj w tej trawie? Nie bardzo. No, dostaliśmy achievementa, spoko, spoko. Tu jest już wyjście z drogi, no to nie, to musi być gdzieś, kurczę, musi być gdzieś jakaś możliwość właśnie, gdzie jeszcze nie patrzyłem. A co za jaskinia? Aha, to jest jaskinia Digletów, dobra, to na pewno nie jest w jaskini Digletów przecież Entei, tylko gdzieś tutaj musi być. No dobra, może potrzebuję więcej cierpliwości, także szukamy dalej. I użyjemy sobie też tych niebieskich incensów, bo może te niebieskie tu jakoś będą miały lepszą szansę na spotkanie tego Entei'a. Dobra, tych poksów nie chcemy, tych też nie. Ani ty, Miałfa rozwalamy. No powiem wam tak, polowanie na tego legendarnego Pokemona nie jest wcale łatwe. Tutaj sobie sprawdzimy w tej trawce.
Dalej nic, gdzie jeszcze nie sprawdzałem, tam u góry pewnie. I potem jeszcze przy jaskini Digletów. Nie ma. Dobra, musimy sobie kupić troszkę tych incensów w sklepie, bo się skończyły. No i szukamy dalej. Tutaj jeszcze nie szukałem tak naprawdę. O, dokładnie tutaj w tym miejscu. Dobra, palamy incensy. Kolejne same Azumarille, no masakra. I jeszcze raz, i jeszcze raz. I kurde, nic się tutaj fajnego nie znajduje. Idę jeszcze raz poczytać poradnik, jak złapać Enteja, bo po prostu nie wiem, czy mam taki niefart, czy coś robię źle. Dobra, wracam z powrotem, już znalazłem jakiś taki sposób oszukany, że tak powiem, ale nie wiem, czy on działa, czy to jest jakieś wymyślone wysady z palca, zaraz zobaczymy. Dobra, wyłączcie te reklamy, moi drodzy. I teraz tak, pierwsza trawa na drodze numer 6. Trzeba chodzić, kurczę, po takim planie okręgu, zobaczcie. Tak jak ja teraz chodzę po planie tego okręgu, dookoła tego jakby placka. I co? I Azumarill? No nie, no. Dobra, pochodzimy tak, nie wiem, z pół godziny i zobaczymy, czy spotkamy Enteja w ten sposób. Bellsprout! Świetnie. Wiecie co? Większa szansa, że to się uda, to będzie chyba przy użyciu tego fioletowego incensa. Nie udało się. Kolejny dziki Pokémon w trawie i kolejny Pidgeotto. Idę stąd, bo to jest złe miejsce, idę w inne miejsce. Bellsprout, no wcale mnie to jakoś nie dziwi, żeby Bellsprout. Inna trawa, hopie. Też taka z dziurą musi być, a z dziurą albo bieganie dookoła trawy, żeby było. O, tu jest z dziurą trawa, patrzcie, na samym środku jest dziura. Czyli trawy z dziurą to jest lepsze miejsce. Według, kurczę, tego co wyczytałem na internecie, ale nie wiem, czy to zadziała. To tylko Jigglypuff. Ja nie chcę Jigglypuffa. Dobra, jeździmy sobie po trawie z dziurą. Co? Nie mam już stress pointów. Skończyły mi się wszystkie kryształy. Ale ta gra jest wkurzająca, co? Masakra. Nie, może da się wylosować jakieś stress pointy, jak kurczę kupię te nagrody. Pokebole za złoto, mam dużo złota. Nie, wygrałem tylko jakieś słabe rzeczy. I to takie naprawdę, naprawdę słabe. Ale wbił nam się chociaż achievement, to jest dobrze. O, 28 level. Ej, odnowiły nam się trochę stress pointy w końcu. Możemy dalej szukać naszego Enteja, dzięki temu, że dobiłem level. A tu Jigglypuff, no nie no. Idziemy tutaj do tej dziury w kurczę trawie. No bo generalnie według artykułu w internecie trzeba szukać dziur w trawie. Jak są dziury w trawie, no to wtedy większa szansa na Enteja. Ale nie wiem, czy to jest pompa jakaś, czy to jest naprawdę, czy nie. To nie był Entej. To też nie jest Entej. Idziemy na inną trawę. Też jakąś z dziurą albo z czymś. Tu jest dziura w trawie, o. Kolejna fajna dziura, może być. Szukamy, moi drodzy, Enteja. To nie jest Entej. Skończyły nam się znowu Spirit Pointy. Cały czas liczę, że jakoś mi się odnowią magicznym sposobem moje SP. Nie mam jakiegoś odnowienia, kurczę, Spirit Pointów, coś takiego. To jest złoto tylko w tych. Czerwona tabletka. O, Evolutionary Stone Box. Szkoda, że tylko dwa, bo ja potrzebuję akurat trzy. Jakieś tam książeczki. No spoko. No dobra, powiem wam tak. Wykorzystałem wszystkie opcje. Nie mam żadnej możliwości, żeby zdobyć jeszcze jakieś kurcze SP. Także no już nic nie mogę zrobić w tym momencie. Nie udało mi się zdobyć Enteja. Trochę wkurzające, bo naprawdę zużyłem tyle incensów, tyle SP i tyle tego wszystkiego. Ale mi się nie udało. To był Monster Park na telefony. Od jutra wracamy do Pokémon Go codziennie. Trzymajcie się. Na razie, cześć.